Agnieszka Kocela. No dzisiaj Węgierki pokazały, że w trakcie są jakby tej przebudowy, tam pojawiło się kilka nowych zawodniczek, ale to dalej silny zespół, który właśnie potrafi wygrać w Polsce. Na pewno jest to silny zespół, zdawałyśmy sobie z tego sprawę od początku tego spotkania. Byłyśmy bardzo nastawione na walkę, wiedziałyśmy, że tutaj zespół będzie, z Węgier będzie bardzo walczył, postawi bardzo ciężkie warunki, tak też było. Troszeczkę na początku nam odjechały, potem musiałyśmy gonić wynik, ta gonitwa nas bardzo dużo kosztowała sił i zdrowia. Wydaje mi się, że w drugiej połowie troszeczkę zabrakło nam energii, za mało biegałyśmy w pierwsze i drugie tempo na kontrę. No i niestety dzisiaj przegrałyśmy, jednak jeszcze przed nami rewanż i na pewno nie składamy broni i będziemy walczyć o zwycięstwo. No właśnie, w rewanżu jednak trzeba zagrać lepiej niż dzisiaj, żeby liczyć na korzystniejszy wynik. Na pewno trzeba zagrać lepiej, w obronie i w ataku, troszeczkę myślę skuteczniej. Nie składamy broni, jak powiedziałam, na pewno będziemy analizować to spotkanie. Mamy kilka dni, żeby się przygotować do rewanżu i myślę, że dobrze odrobimy lekcję. A można porównać ten mecz z tym, który był w Danii przeciwko Węgierkom? Ciężko teraz mi odpowiedzieć. Chyba raczej nie. Czyli nic też was chyba raczej nie zaskoczyły, bo to jest taki dość, ten styl gry Węgierek jest znany, tak, że tutaj nie było czegoś nowego. Nie, nie zaskoczyły nas. Tak jak mówię, troszeczkę opadłyśmy z sił w drugiej połowie. No i później już było ciężko gonić ten wynik, bo odjechały nam na kilka bramek i już do końca utrzymały to prowadzenie. Dziękuję bardzo. Dzięki.